Halo, halo, dzień dobry, próba mikrofonu. Ha, wiem, że słychać, bo sobie podłączyłem słuchawki i się słucham. Dzień dobry, panowie. A. War meter? Miał sobie jedną armę, nie, że w sensie? A. Tak, generalnie tak jest, że jak człowiek zacznie jeździć na Swiftie, to częściej jeździ na Swiftie niż na zewnątrz. I tak ja tak mam przynajmniej, nawet jak jest ładna pogoda, to rzeczywiście często mi się trafi, że siedzę przed komputerem zamiast popierdzielać. O, przy okazji, wyciągnąłem stary monitor. Mam tu monitor mój, takie są monitory od komputera. Wyciągnąłem stary monitor, bo był zalany swego czasu, bo w garażu wypadło okno i go zalało. I coś mu mnie się pierdzieli, że nie widzi czarnych kolorów, jak powinien. Niektóre kolory przekonuje, ale to tak wystarczy. Damy radę. Nie wiem, straszna przerka, ale nie mam monitora jeszcze nowego. Zastanawiam się w ogóle nad kupnem nowego monitora. Jeden mam na oku, ale nie wiem, czy finansowo jestem na to gotowy. Trochę nie będzie kosztował. A tymczasem po ostatniej, przedwczorajszej jeździe bolą mi nogi i boli mi trupa po tym Alps Zwift. Także dzisiaj ja bardzo lubię na Zwifcie robić te ich mniejsze jazdy grupowe, co wieloetapowe. Po to tylko, żeby po prostu odhaczyć. Wiecie, raz, jak człowiek raz zostanie graczem, to już później jest graczem. Więc chcę wyłapać takie rzeczy i takie achievementy. Ja to sobie robię.
Z pracy dzwonią. Jak ja lubię dostawać telefony od szefunia, który nie jest programistą, on jest marketingowcem itd. I za każdym razem, prawie za każdym razem jak do niego dzwoni, to tłumaczy mi, co jemu się wydaje. Dzwoni teraz i mówi, że znalazłam kilka zamówień, bo sprawdza wszystkie, listę wszystkich zamówień na naszym sklepie internetowym. Znalazłam kilka zamówień, które mają obok zamówienia moje imię i są to zamówienia z różnych klinik. Więc myślę, że albo, i tu mi wymienia wszystkie jego możliwości, które on sobie wymyślił, co się dzieje, po czym moja odpowiedź jest krótka. To są swoje testowe zamówienia, które mają obok status jako nowe i niewykonane, prawda? No, nie było tematu mera. No, za każdym pierwszym razem muszę mu tłumaczyć. Nie mów mi, jak coś robić, tylko powiedz mi, co chcesz osiągnąć. To jest najgorsze w pracy programisty. Próbowanie przetłumaczyć tego, co się w mózgach i tego, co siedzi w mózgach zwykłych zjadaczy chleba, się tylko da.
Dobra, poróż drzewko byś zrobił. Siądziemy jakieś... Ile? 600 bat? O! Nawet ładniej niż 600. Right on! I'm toast. Nice. Nice. I'm toast. Right on!
Tak, bo mnie jest 8 wieczora. Jest trochę ciemno. Bo jednak zima idzie. Ciemno się robi w 5. Jest jakiś szybszy od roweru Trona? Thank you.
ci goście z przodu zapierdalają. Zakać. Teraz wam powiem ile. Jest teraz 4:15. No, niecała 30 sekund.
Mówisz, że Karma Pro i koła Lightweight są szybsze od Trona. No dobra, na następnym razem spróbujemy. Dobra, ja sobie muszę odpuścić trochę, bo nie przeżyję tej klasy.
Marcin nie da rady. Jeszcze 20 km do zrobienia. Na pętnie 170 całego nie zrobię, więc trzeba trochę zwolnić. Chwilę. A jak zwolni, to wtedy potem będzie lepiej. Ostatni tak przyspieszenie. Nogi po tej jeździe dwa dni temu nie tak napieprzę, ale teraz zapisałem się, trzeba przynajmniej spróbować coś pocisnąć. Dobra, Companion App pokazuje mi, że nie mam żadnych power-upów, a Switch pokazuje mi, że mam drafting boost, ale nie mam jak go włączyć, bo myszka jest przy komputerze, a tu mam Companion. No nie ma. I nie będzie. Nie mam obok siebie ani klawiatury, ani myszki, więc jak mam wcisnąć spację?
Ty, majster! Ty nie mów mi, jak ustawiać rzeczy. Po prostu się spieprzyło. Wszystko jest na jednej sieci. Znaczy nie w sieci Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi, kurwa. Bo komputer jest podłączony kablem. To się wszystko widzi. To się rozpoznaje. Urządzenia mam podpięte. Kod Swifta. Przez aplikację. Na telefonie. Ale po prostu nie rozpoznaje power-upa. Tylko tyle. Wszystko reszta działa. Myślę, że przy takim tętnie godzinę bym ujechał, ale nogi mi się napierdzielają. Także po prostu pocisnę tak po trochę. Poza tym te pierwsze goście, jakiś kosmos.
miejsca z tym draftingiem, słuchajcie, to różnie jest. Z jednej strony trochę poprawia, później trochę mogę to przytrzymać, czyli jak ten drafting jest, ale zły to zły. Zły nie udajesz coś, się nie kupił. Marcin, widzę cię, słyszycie.
prędko się zadziało. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 z tego miał być, gdzie ona zapierdala. Chyba włączyłem rajd. To nie miał być wyścig. Ciupka popieprza jak dzika. Ja się na starcie wróci nie nadaje, za ciężki jestem. Muszę schudnąć. Zdychę. Tu jeden krótki podjazd do strzału. Można było cały czas jeździć, tylko pojedynkę i w miarę lokalnie, czyli nie robić jakichś 100 km jazd poza miasto. Nie było jakichś ograniczeń. Thank you.
Zmordowany Rafał jestem. Nie mam nic energii. Za dużo pracy, za mało roweru. Taka prawda. Ale spoko. W przyszłym tygodniu otwierałem siłownię. Więc się zacznie lekki ogień. Problem z FTP jest taki, że żeby chcieć mieć rzeczywiście idealnie, to trzeba by było testować codziennie. Teraz się nie da, nie? Przyłączę siłownię z rowerem jednego dnia. Tak, jeżeli robię siłownię, to staram się tego samego dnia zrobić drugi luźny trening. Czyli albo jest to poranne przewodnienie rower, albo pływanie, albo się pierdło się. Staram się, żeby nie było tak, że robię tylko siłownię danego dnia. Ale nie łączę ciężkiego treningu z siłownią, bo to nie działa. Ni cholery.
Dobrze. Pożegnam. Wieczorny trening na wysokim tempie. Bez interwałów. Chyba nie do końca tak. Generalnie trening wytrzymałościowy. Zwiększa kortyzol i obniża testosteron. Tak w skrócie. Ale z drugiej strony trening oporowy podnosi testosteron, robi wyrzut hormonów wzrostu i obniża kortyzol. Dlatego jak zrobimy sobie trening oporowy na noc, po prostu lepiej śpi. Regeneruje. Natomiast takie treningi właśnie jak teraz, czyli 40 parę minut tempa, to nie jest już trening wytrzymałościowy. To jest po prostu trening, który wchodzi tam PO2 max. To nie jest obciążający dla organizmu, ale nie wiem, gdzie on dokładnie jest na tej skali między endurance, gdzie czyli treningami wytrzymałościowymi, gdzie hormony mają to w dupę, a treningiem siłowym, gdzie hormony się podnoszą. Generalnie trening wytrzymałościowy to jest 70% maksa, czyli luźne tempo. To po prostu długie, męczące cholernie jazdy, nie? No, także staram się robić tak, żeby robić siłownię wieczorem, jak robię siłownię. Teraz przez ostatnie kilka dni jeździłem wieczorem z tego względu, że Julii pracowała na nocki, więc jak wracała do domu o godzinie 10 rano. Poszła spać i nie będę hałasował na wrażenie. A wcześniej też nie dałem rady, no bo wstaję rano, trzeba wyprowadzić psy, trzeba pogarniać ten zwierzyniec, więc też nie ma za bardzo. Czas musiał serpienie jakoś o 5. A aż tak ci nie chce. Może piąte by było ok, wieczorem, to było 5 rano, bo to było 7 wieczorem, to też może nie będę dał streama, ale może. Może się jakoś zbiorę. Na razie ostatnio nie robiłem wieczorem treningi. Jak się zacznę siłownia, to zacznę robić treningi typowo triatlon w ciągu dnia, a siłownię i jogę wieczorem, bo trzeba się zacząć ruszać. No, dawaj tętno. Słodzenie. Ostatnio na Instagramie widziałem, jak pewien pan badny tłumaczył wszystkim, jak źle robią rozgrzewki i słodzenia. By zrobili aplikację, która trzyma mocno i robi dobrze. Dygresja. A słodzenie, ja robię takie, że po prostu sobie pedałuję, aż mi tempo spadnie za około 120-110 ludzi. I wystarczy. Bez żadnych filozofii. Do godziny dociągnę. W ogóle wiecie? O! Wiecie może, czy Zwift teraz zapisze na Strawie 46 minut czy 56 minut? Bo zrobiłem 10 minut rozgrzewki przed startem. Te kilometry się nie liczą, stawiam, ale no ciekawe to będzie, ile mi pokaże czasu. Czy ten początek się liczy, czy nie, bo powiem szczerze, że nie wiem. Wcześniej robiłem tak, przez długi czas zapisywałem treningi zarówno w Zwifcie, jak i na Garminie. Tak, żeby Garmin ładnie pokazywał stopień wytrenowania i tak dalej, ale tak naprawdę mi to jest niepotrzebne. Ja używam statystyk z WKO i WKO pokazuje mi dokładnie, czy co jest jak i tak dalej, więc to nie jest jakiś problem dla mnie. A no wiem, są fajne statystyki, ale mi się nie chce twierdzić ostatnio, dlatego po prostu odpalam Zwifta i tyle. O, Rafał, czyli na Strawie mi zabierze 10 minut. Hamuwa. Nie podoba mi się to. Potem mi się nie będzie liczył. A robiłem na tym początku. Zrobiłem kilka sprintów po 1000 watt na rozgrzewkę. Więc mi się to nie podoba. No tak ładnie wiem, jakie to ma znaczenie. No. Dobra, tętno. Spadaj w dół, bo jestem głodny.
w ogóle jestem taki zdolny, że przegapiłem pierwszy etap. Przed mail, że robił ten tour niby dla biurka na Lekarzy Bez Granic. Robił ten tour, więc pomyślałem, co nie zrobię, 5 etapów. Pojeżdżę, coś fajniejszego, coś się będzie działo. Przy okazji doklepię trochę tych leveli, bo jeszcze zostało trochę do wykrywania. Nie ma problemu. I dzisiaj wchodzę, żeby się zarejestrować i patrzę. Stage tour. No, tak, przegapiłem pierwszą na sam początek. Czasem jak tam siądę w ogóle wyprostowany, to sobie myślę, że cała moja waga, cała moja masa jest delikatnie za sztycą. Ta sztyca jest karbonowa. I jakby tak się złamała w tym momencie teraz, to bym skończył ze sztycą w dupie. Taka myśl na koniec jazdy. To jest dobry pomysł, Rafał, żeby rzeczywiście można było zrobić sobie open air przed startem. Trzeba by było robić ręcznie. Jeżeli zrobisz tak, że chyba jeżeli wejdziesz do Swifta i będziesz kręcił trening i jak Swift wyświetli ten guziczek, żeby dołączyć do eventu i jak dokręcisz ten trening tak, żeby na przykład mieć 3 minuty przed tym przed startem, to chyba zapiszę na poprzednim trening, tak stracisz tylko te kilka minut. To mi się wydaje, to muszę sprawdzić. A aluminiowe rzeczy się łamią od potu na dół. Tak! No można na tym, na fejsie jest taka grupa Zwift Riders i tam od czasu do czasu ktoś właśnie rzuca, jak jest przeżarty rower. Nie wiem, co ci ludzie robią, naprawdę. Przecież można go ułożyć ręcznikami. Nie wiem, czy oni kładą te ręczniki, po prostu tam zostały zbierane to rowerze, czy co? Wiem, że będzie możliwość dokręcenia pierwszego etapu na koniec. Tak, pod koniec. Zawsze jest tak, że jest catch-up na koniec, ale się bardziej śmiałem z tego, że przegapiłem od razu. Dni mi po prostu uciekają. Pracuję nad 3 projektami naraz i mi się pierdolą już te projekty po prostu tak, że nie wiem, co robię. I zobaczyłem maila kilka dni temu i okej, dobra, spoko, zrobię sobie. I zapomniałem w ogóle to. Tylko tyle. Mówiłem, że dokręcę sobie na koniec. I tak przecież nie ma większego znaczenia, bo co ukończę, to i to. Przecież. Jakby ktoś chciał robić na Zwifcie coś, żeby miało sens, to na MX Endurance mamy teraz konkurs, gdzie trzeba przejechać kilka etapów. Zrobiliśmy sobie te etapy, na stronie jest, w newsach jest informacja na ten temat. I tylko dla członków, żeby była jasność, ale pierwsza nagroda za wygranie największej ilości etapów to jest rama tego, Quintana Roo. Jest też kilka nawrót limitowanych edycji koszulek. Także jakby ktoś chciał, to można dołączyć. Jest to tanie, jest cholera planów treningowych. Generalnie bardzo dobra grupa. Dodatkowo jest podcast zamknięty dla grupy z Chrisem McCormackiem. Jakby ktoś nie wiedział, kto jest Chris McCormack, to w ogóle wyjdźcie, bo jednak jednego z lepszych zawodników w historii triathlonu pasowałoby znać. No. Wiesz co, Rafał, ja ci powiem ci szczerze, że jestem totalny noob, jeśli chodzi o ściganie się na Zwifcie. Nic nie wiem. Jakie są taktyki, co trzeba zrobić, i tak dalej. Wiem, że ludzie jeżdżą, przejeżdżają przez finisze, żeby sobie uzbierać
power-upa na sam początek chyba, ale nie ten, nie interesowałem się tym w ogóle. Nie wiem, jakbym się wkręcił w to, to może bym się wkręcił, ale jakoś mi to... No, fajnie by było może, nie wiem. Teraz jeżdżę trochę więcej w domu. Zima będzie, będę jeździł jeszcze więcej w domu, bo mi się naprawdę nie chce jeździć na zewnątrz. Szczególnie w zimie tutaj, bo dużo deszczu pada. Jest krótko, jasno. A Auckland jest tak, gdzie mieszkam, jest taki, że mam cholerę daleko, żeby zrobić jakiś stresowy trening, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do Tajlandii też w najbliższym czasie nie pojadę. W październiku będziemy robić obóz treningowy na południowej wyspie. Tak sobie wymyśliliśmy, bo skoro nie będzie można nigdzie podróżować i granice prawdopodobnie będą zamknięte, to zrobimy sobie tam obóz. Zobaczymy, jak to będą mistrzostwa świata w Taoko w listopadzie. Prawdopodobnie ich nie będzie. No. Także trochę dupa, co tracisz. Co piszesz teraz? Power Up już mi przychodzi z poprzedniej jazdy, a widzisz, nawet nie wiedziałem. O tak jestem zorientowany. Cześć, dzień dobry. W sobotę jest teraz Orlen Tour de Pologne amatorów. O! W ogóle co się dzieje w Polsce, w ogóle nie wiem. Swoją drogą było w Nowej Zelandii teraz przez ostatnie 6 tygodni. Były codziennie, co tydzień, w weekend, w soboty, poranne starty Try and Z. Czyli naszego klubu triatlonowego, nie klubu, tylko organizacji triatlonowej nowozelandzkiej. Nie wystartowałem w ani jednym. Tak się zbierałem, kurde, co tydzień i w końcu nic nie zrobiłem. Naprawdę, przez kwarantannę, zamiast się dowalić rowerem, to siedziałem przed komputerem. Takie życie, co zrobić? Ktoś musi płacić. Ktoś musi zarobić na karmę dla psów. A psy jedzą dosyć dużo. Ile? Ja wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale jak ta mała urość podrośnie trochę, to będę jadł kilogram karmy dziennie. A worek jest 11-kilogramowy, czyli będę musiał brać 2,5 worka na tydzień. Na 2 tygodnie. No super, zajebiście. Nie, co ja pierdzielę, nie 2,5 worka na... No wiecie, w tym chodzi, no. Kilogram na tydzień, czyli 2 tygodnie będzie worek szedł. No. 2,5 worka na miesiąc, chciałem powiedzieć, bo raz na miesiąc robię przysługę. No, tyle. Dobra, 120. Tętno, chyba mi wystarczy. A nie, dobra, dokręcę do godziny, niech będzie. Jedenasta rano to by była 9 wieczorem tutaj, to nie jest nawet tak źle. Trochę późno, ale mam bez strzał, nie jest w środek nocy. Czemu mi nawet pętlą skoczyło do 135, przez chwilę było 120 ileś. A, co drogę, jakby ktoś potrzebował, z błahu wypuściło nowe pulsometry. Opasy. Nową wersję tej, którą ja mam, tej łapu. Podobno dobre, cieniutkie, 500 godzin bateria, jak się mają rozdać do końca, to sobie kupię. A ta już ma chyba 3 albo 4 lata, także
No, zdrowo. W ogóle zdaję sobie sprawę, że ostatnio kanał trochę monotonny, ale nie ma co kręcić. Parę mam tam parę programów do zrobienia, co niedługo ogarnę. No. Zobaczymy. A tymczasem jest. Tak, Rafał, opaska Wahoo jest w sumie najlepsza. Z wszystkich, które używałem. Garmina używam tak naprawdę tylko do zawodów i tyle. A tak to znaczy używam Wahoo. Mam dwa sensory, a jedną paskę, bo się rozleciała już poprzednio. Dobra, ja spadam. Była godzina. Wystarczy mnie. Idę jeść, dzięki. Ale pewnie jutro obok jutrze. Może jakiś zrobię harmonogram i wrzucę. Co jak będę się starał wrzucać teraz live'y z jakimś wyprzedzeniem, tak żeby było widać na YouTubie, żeby można było zaplanować, to może coś z tego będzie. Jak mi się nie znudzi. A tymczasem. Dzięki.